Koniec lutego to bardzo ważny czas dla wszystkich myśliwych. Kończy się okres polowań na cielęta, a także na byki. A więc musimy jeszcze podgonić troszeczkę plan tam, gdzie nie został zrealizowany. Ten czas jest również bardzo ważny z tego względu, że toczy się cała masa postępowań, zmian w zakresie prawa łowieckiego. Druk 2234 to tam zapisano te wszystkie zmiany i zapewne każdy z Was, kto był ciekawy, dotarł do tego druku i zastanawia się, czy te poprawki, które zostały zaproponowane, są na pewno ważne. Idę na polowanie, ale w międzyczasie będę Wam opowiadał właśnie o tych zmianach. Będę chciał Wam powiedzieć, jak to z mojego punktu widzenia wszystko wygląda. No i czy one są dobre dla nas, czy dobre są dla łowiectwa? O tym już za chwilę. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur, w którym tym razem naprawdę sporo poopowiadam. Zaczynamy! Początek dzisiejszego polowania postanowiłem rozpocząć właśnie od obserwacji łąki, która jest tuż przede mną, a także rozciąga się za mną. Kiedy świeci słońce, jelenie bardzo chętnie chowają się gdzieś właśnie w takich trzcinach, nie ma zbyt dużego wiatru, wygrzewają się w tym słoneczku, no i łapią te wiosenne, prawie wiosenne promienie słońca. Jest im troszeczkę przyjemniej. Oczywiście zaczął się okres, kiedy pojawiają się pierwsze zrzuty, a więc niektóre jelenie byki zrzucają już swoje poroże i troszkę więcej ludzi kręci się po lesie, tych zwłaszcza, którzy szukają tych zrzutów. No i one, te jelenie automatycznie też starają się przemieszczać w takie miejsca, gdzie jest troszeczkę bardziej spokojne. A właśnie na takich łąkach, w taki dzień, kiedy przepięknie świeci słońce, jest na pewno bardzo spokojnie. Niespokojnie jest wokół naszej ustawy prawo łowieckie. Wokół ustawy prawo łowieckie dzieje się bardzo wiele. Komisje, połączone komisje sejmowe Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa zaproponowały bardzo wiele zmian w prawie łowieckim. Rozpoczynając od tego, że to pan minister będzie decydował o tym, kto zostanie łowczym krajowym, będzie wybierał sobie jednego kandydata spośród trzech przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką. Propozycje tego, aby inaczej funkcjonowały także okręgi, a więc gdzie nie będzie okręgowych rad łowieckich, a będą tylko łowczowie okręgowi. I wiele innych podobnych zmian. W jaki sposób to wszystko się wydarzyło i czy jest to dobre dla Polskiego Związku Łowieckiego? Sejmowe komisje, które przyspieszyły pracę nad ustawą prawo łowieckie, spowodowały, że na początku lutego spotkaliśmy się w Warszawie. Pojawiło się bardzo wiele komunikatów o tym, że Polski Związek Łowiecki, że myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zostaną pozbawieni samorządności, że zostanie nam narzucona władza wykonawcza w naszym związku, że osoby, które decydują o Polskim Związku Łowieckim, będą pochodziły z zadania partyjnego. Na początku lutego spotkaliśmy się w Warszawie na pewnej manifestacji, gdzie postanowiliśmy porozmawiać z panem ministrem środowiska i Dariusz Dudkiewicz, który był takim człowiekiem, który jako pierwszy postanowił wystąpić przed szereg i powiedzieć: tak, chcemy rozmawiać, chcemy dbać o to, abyśmy zachowali nasze łowiectwo dla przyszłych pokoleń, zdecydował się zaprosić Was właśnie do tej Warszawy. Ja byłem tam również razem z Wami, rozmawiałem z Wami na temat tego spotkania i uważam, że to dobrze, że tam pojechaliśmy i że chcieliśmy rozmawiać na temat zmian. No i usłyszano nasz głos, a to znaczy, że myśliwi są razem i są jedną silną organizacją.
Co znaczą te zmiany, które mają nastąpić? No, zmiany, jeśli chodzi o wybór łowczego krajowego spośród trzech kandydatów nadawanych przez, wskazywanych raczej przez Naczelną Radę Łowiecką, to jest to jakieś, nazwijmy to, porozumienie albo ukłon w stronę pana ministra środowiska, który chce mieć większy wpływ, czy chce troszeczkę bardziej kontrolować Polski Związek Łowiecki, czy też łowiectwo, jeżeli tak możemy to określić ogólnie. Czy jest to właściwe i czy jest to dobre? Z paru względów obawiam się, że może to być niezgodne do końca z konstytucją, ze względu na to, że organizacja społeczna, jaką jesteśmy, jaką jest Polski Związek Łowiecki, jest organizacją samofunkcjonującą. Jasne, ktoś może powiedzieć, że utrzymujemy się z pieniędzy, które zyskujemy, gospodarując na majątku, który jest własnością Skarbu Państwa. No właśnie nie do końca. Większość ludzi, którzy nie znają się na łowiectwie albo nie wiedzą, jak funkcjonuje Polski Związek Łowiecki, uważa, że Polski Związek Łowiecki utrzymuje się właśnie z pieniędzy, które pozyskują myśliwi ze sprzedaży tusz zwierzyny, którą odstrzeliwujemy. To właśnie tak nie jest. Polski Związek Łowiecki utrzymuje się w 100% ze składek członków Polskiego Związku Łowieckiego, a więc nas myśliwych oraz z prowadzonej gospodarki, działalności gospodarczej. Natomiast pieniądze pochodzące z należności za tusze odstrzelonych zwierząt lądują w kasach kół łowieckich, a koła łowieckie są niezależne od Polskiego Związku Łowieckiego. One są tylko zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim, ale nie są jego własnością. Nie jest tak, że pieniądze, które pozyskują koła łowieckie, są własnością Polskiego Związku Łowieckiego. Koło łowieckie ma własną osobowość prawną, numer NIP. Jest dzisiaj jakby firmą, która pracuje na to, aby mieć przychód, dochód, a także prowadzić odpowiednią gospodarkę łowiecką. Czy w związku z tym jest to zgodne z konstytucją, aby takie stowarzyszenie, bo tak trzeba nazwać Polski Związek Łowiecki, mogło być kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska, przez jakiegokolwiek ministra? Owszem, pan minister powinien mieć nadzór, bo jest ministrem właściwym do tego, aby sprawdzać funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego. Ale czy tak daleko idące zmiany, jak wskazywanie właściwego kandydata, czy też narzucanie takiego kandydata, to jest właściwe rozwiązanie? Musicie odpowiedzieć sobie sami. Natomiast rozwiązanie, które zostało zaproponowane w prawie łowieckim, mówiące o tym, że pan minister będzie wybierał sobie jednego kandydata spośród trzech wskazanych przez Naczelną Radę Łowiecką, wydaje się rozwiązaniem całkiem niezłym. Ale pod warunkiem, że również Naczelna Rada Łowiecka będzie mogła takiego kandydata odwołać w porozumieniu z panem ministrem. A tego zapisu w tych poprawkach brakuje. Jest tam zapis o tym, że pan minister powołuje taką osobę spośród tych trzech wskazanych osób i ma prawo ją odwołać. Nie ma kadencyjności. A więc tak naprawdę za każdym razem, kiedy ta osoba, która zostanie wskazana przez pana ministra, będzie mogła być odwołana bez względu na wszystko. Tak naprawdę pan minister będzie mógł zawsze zadecydować, że no, dzisiaj ten kandydat nie jest odpowiedni dla mnie, więc mogę go zmienić. A Naczelna Rada Łowiecka? Jej znaczenie będzie marginalne. Natomiast Naczelna Rada Łowiecka pojawia się przecież z naszego wyboru. To my, jako myśliwi, wybieramy delegatów na krajowy zjazd wyborczy, na krajowy zjazd, na którym wybierani są właśnie członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej. W głosowaniu tajnym. A więc to wszystko ma znamiona samorządności. To my, wybierając swoich przedstawicieli, powinniśmy też mieć możliwość wpływania na odwołanie naszych głównych władz. To jest jeden z aspektów, który jest naprawdę trudny i ważny dla funkcjonowania naszego związku, bo pozwala zachować samorządność, która jest najważniejszą rzeczą dla przyszłych pokoleń. Wiecie co? Coś tam w trzcinach się poruszyło, czyżby? Nie, wydawało mi się.
mam nadzieję, że gdy przejdę kawałeczek dalej, a za chwileczkę jeszcze popatrzę sobie po całej tej łączce, to coś wypatrzę. A jeśli nie, to ruszę na spacer do lasu w poszukiwaniu tych jeleni. No i jeszcze porozmawiamy na temat tych zmian prawnych, bo jest ich cała masa. Ten odcinek będzie troszeczkę przegadany przeze mnie, dlatego że no, jest to bardzo ważne, aby porozmawiać na tematy związane z tymi zmianami w prawie łowieckim. Mówiłem już o tym, że to rozwiązanie, gdzie pan minister wskazuje jednego z kandydatów na łowczego krajowego, no i sam może odwołać takiego łowczego krajowego, a zarazem Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, a nie ma takiej możliwości Naczelna Rada Łowiecka, nawet wtedy, gdy Zarząd Główny i Łowczy Krajowy na przykład łamie postanowienia statutu albo działa niezgodnie z prawem. No jest to bardzo niebezpieczne, ale kolejną taką bardzo niebezpieczną rzeczą jest to, że nowe przepisy mówią o tym, że Zarząd Główny, że Polski Związek Łowiecki przejmuje zobowiązania kół łowieckich, które pojawiają się na przykład w momencie, kiedy koło łowieckie ulega likwidacji i pozostawia za sobą straszne długi. A w drugim przypadku, w momencie, gdy nie płaci za szkody w określonym terminie, no i pojawia się kolejny dług. Dlaczego tak ma być? Dlaczego? Jest to według mnie niedobre, gdyż znaczy to, że my wszyscy będziemy odpowiadali za niegospodarność pewnych osób, które funkcjonują w kole łowieckim. Co więcej, odpowiedzialność za tego typu zobowiązania, które pozostają, później Polski Związek Łowiecki będzie mógł przerzucić na, pierwotnie miało być, na członków zarządu tego koła, a więc będzie mógł sobie, miał możliwość ściągnięcia tych należności z koła łowieckiego, a właściwie z zarządu, a więc znowu pojawia się takie niebezpieczeństwo, że osoby, które pracują pro publico bono w polskich kołach łowieckich, w zarządach tych kół, będą narażone na to, że to właśnie z ich majątków będą ściągane długi koła. Innym przypadku miało być takie rozwiązanie, gdzie za długi koła mają odpowiadać wszyscy członkowie. No, wszystko fajnie, tylko że nie ma tam napisane, że solidarnie w równych częściach. Gdyby był taki zapis, nie ma problemu. Proszę Państwa, może się zdarzyć tak, że komornik znajdzie najbogatszego członka koła, ściągnie z jego majątku, a później trzeba będzie sądzić się ze swoimi kolegami o ściąganie tych należności. To również jest złe rozwiązanie. Te wszystkie zapisy muszą być bardzo precyzyjne, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Zmiany w Polskim Związku Łowieckim, w funkcjonowaniu łowiectwa są bardzo potrzebne, ale muszą być bardzo precyzyjne. Każde niedopracowanie powoduje, że na pewno wydarzyć się może coś złego. Wszedłem w to miejsce, aby rozejrzeć się też za drapieżnikiem. Zawsze gdzieś tutaj był jakiś lis, który buszował na tej łące, a tam w oddali jest miejsce, gdzie z reguły trzymają się jelenie. Ale skoro rozmawiamy dzisiaj głównie o zmianach w ustawie prawo łowieckie, trzeba powiedzieć, że bardzo dużo poprawek, które w rzeczywistości na razie zostały odrzucone przez komisje sejmowe do ustawy prawo łowieckie, przygotowali nasi oponenci, a więc organizacje ekologiczne, pseudoekologiczne, nazywajcie ich jak chcecie. Uważają, że są głosem narodu, że wszyscy ludzie myślą tak samo jak oni, a my jesteśmy tylko garstką 120 tysięcy osób, które mają inne pojęcie i inaczej postrzegają rzeczywistość.
Jednym z takich elementów, które zostały na razie w komisji odrzucone, jedną z poprawek, było to, że te organizacje domagały się zakazu udziału dzieci w polowaniach, dzieci poniżej 16 roku życia. No właśnie, tylko ci państwo z tych organizacji bardzo opacznie rozumią polowanie, bo oni myślą, że polowanie polega na tym, że my wybieramy się do lasu i pierwsze co robimy, odbezpieczamy broń i strzelamy do wszystkiego, co popadnie. Strzelamy do każdej zwierzyny i za każdym razem, gdy idziemy na polowanie i zabieramy tam naszą córkę, naszego syna, idziemy tam z dziećmi, to nie robimy nic innego, tylko pokazujemy tym dzieciom, jak uśmiercamy zwierzęta i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Nie, proszę Państwa, polowanie nie polega na tym, że jest to tylko i wyłącznie odstrzał zwierzyny. Polowanie to tropienie, podchodzenie, to przebywanie w dzikiej przyrodzie, to poznawanie tej dzikiej przyrody, to szukanie możliwości kontaktu, to poznawanie tego dzikiego terenu, odkrywanie tajemnic dzikiej zwierzyny. A jeśli idę na polowanie z moim dzieckiem, idę z młodym człowiekiem, który chciałby poznać i zobaczyć tą właśnie dziką przyrodę, to robię to w ten sposób, że pokazuję mu ją. A czy decyduje się przy dziecku na odstrzał, na pozbawienie życia, to jest inna sprawa. Każdy z nas, rodziców, ma zagwarantowane w konstytucji możliwość wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoim sumieniem. I dlaczego ktoś inny ma mi mówić, jak ja mam wychować swoje dziecko? W końcu to ja wiem, na jakim etapie rozwojowym jest moje dziecko i kiedy mogę pokazać mojemu dziecku, że uśmiercam przy nim zwierzę. To tak jakbyśmy mieli dzisiaj zabronić wędkarzom zabierania swoich dzieci na ryby, bo tam w momencie, kiedy chcą połowić sobie na żywca, zakładają żywe zwierzę na haczyk, wrzucają do wody i próbują złapać wielkiego drapieżnika. No i co? Ryba nie ma głosu, tak? A zwierzę wydaje dźwięki, jest to bardziej drastyczne, bo wszystko odbywa się na powierzchni, a ryby męczą się pod wodą? No. Nie szukajmy takich analogii. Pozwólmy nam, ludziom związanym z lasem, z łowiectwem, wychowywać dzieci tak, jak my chcemy. My nie pokazujemy naszym dzieciom uśmiercania zwierząt, kiedy nie są na to gotowe. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zabierze dziecka na polowanie tylko po to, aby pokazać mu, jak to zwierzę się uśmierca. Zresztą, w ustawach jest zapisane, że nie można przy dzieciach poniżej 16 roku życia zabijać zwierząt kręgowych. My też tego nie robimy. Pokazujemy dzieciom piękno przyrody, a te wszystkie elementy, które są składowymi łowiectwa, składowymi polowania, niekoniecznie muszą skończyć się na tym, że na końcu musimy coś odstrzelić. Dzięki temu, że zabieramy nasze dzieci do lasu na polowanie, dbamy o to, aby poznały dziką przyrodę, aby poznały zależności, które są właśnie w tej dzikiej przyrodzie. Poznały jej piękno, potrafiły to doceniać i rozumiały, na czym polega życie i na czym polega funkcjonowanie tej dzikiej przyrody. I jest to naprawdę dla nas bardzo ważne. Kolejną sprawą, którą chcieli załatwić ekolodzy, pseudoekolodzy w Sejmie, chcieli wprowadzenia zakazu, całkowitego zakazu polowań zbiorowych. Pod pretekstem, że są bardzo szkodliwe, że bardzo mocno płoszymy, przeszkadzamy zwierzętom, że zwierzyna jest bardzo przeganiana i tak naprawdę polowania zbiorowe to coś najgorszego, co może się dziać dla przyrody. Jak wyglądają polowania zbiorowe, każdy z Was wie. Są bardzo skutecznym narzędziem, zwłaszcza dzisiaj w walce z ASF. Dzisiaj, kiedy polujemy zbiorowo, kiedy na pokocie jesteśmy w stanie położyć w ciągu jednego dnia 30-40 dzików, jest to bardzo skuteczne narzędzie do ograniczenia tej populacji dzika, na tym, na czym wszystkim dzisiaj zależy. Wszystkie organizacje, które zajmują się zwalczaniem ASF, mówią, trzeba jak najbardziej zmniejszyć populację dzika, a polowania zbiorowe są jednymi z bardziej skutecznych metod tego polowania.
Oczywiście optuję też za tym, żeby te polowania były jeszcze bardziej bezpieczne, a więc wykorzystywanie do polowań zbiorowych takich urządzeń jak ta zwyżka, a więc polowania typu szwedzkiego, to jest coś, co powinno być nagminne, gdzie głównie powinniśmy polować w sposób właśnie taki, jak my to mówimy, szwedzki. Jest bezpieczniej, bardziej efektywnie. A jak to jest z tym płoszeniem zwierząt? No, proszę Państwa, jeżeli wybierają się ludzie na grzyby, na jagody, kiedy tabuny ludzi przemieszczają się po lesie w okresie wakacyjno-jesiennym, to ta zwierzyna również jest przeganiana i non-stop jest w ruchu. A my płoszymy tylko ją na określonym, na malutkim obszarze terenu i nie robimy tego codziennie, non-stop. Robimy to w dużych odstępach czasu i robimy to też bardzo skutecznie po to, aby tą zwierzynę pozyskać, aby tą zwierzynę, aby zmniejszyć jej pogłowie. Polowania zbiorowe są bardzo potrzebne, ale powinny być przeprowadzane w sposób bezpieczny i profesjonalny, z wykorzystaniem właśnie na przykład takich urządzeń. Dzisiaj polujemy w terenie typowo leśnym, choć tuż za mną jest wielka łąka i otwarty teren, otwarta przestrzeń. Mam to szczęście, że dzisiaj nie poluję blisko zabudowań. Jest dużo łatwiej, ale to nie znaczy, że na tym polowaniu nie muszę uważać. Myśliwy jest dzisiaj zobowiązany do tego, aby nie polować w terenie blisko terenu zabudowań, w odległości 100 metrów od tych zabudowań. No. Pan minister zaproponował, żeby było to 150, natomiast nasi oponenci chcieliby, aby to było 500 metrów, a więc bardzo daleko od tych zabudowań. Tylko że, no znowu, czy ci ludzie mają świadomość tego, że oddalenie możliwości polowania o 500 metrów od zabudowań spowoduje, że większość terenów, które znajdują się w strefach podmiejskich, większość terenów, które znajdują się blisko jakiejś miejscowości albo gdzie jest bardzo gęsta zabudowa, zostanie wyłączonych z polowania. A co za tym idzie, nie będziemy tam szacować szkód i obowiązek zapłaty za te szkody będzie musiał przejąć Skarb Państwa. Kolejna rzecz, to nie będziemy mogli pomóc rolnikom chronić ich pól, ich upraw, które znajdują się pomiędzy zabudowaniami, które znajdują się pomiędzy wioskami, bo bardzo często jest tak, że zabudowa w wielu miejscowościach, w wielu terenach Polski jest bardzo rzadka, rozsiana i utworzenie obwodu łowieckiego na takim terenie, gdzie 500 metrów od zabudowań nie będziemy mogli polować, będzie dużym problemem. Trzeba zdać sobie jeszcze jedną sprawę. My, jako myśliwi, nie możemy nigdy oddawać strzału w kierunku zabudowań. Nie możemy strzelać w kierunku, w miejsca, gdzie są inni ludzie, myśliwi, pracujące maszyny rolnicze, gdzie znajdują się budynki, zabudowania, gdzieś nawet na przedłużeniu, dalej niż 500 metrów, które są kilometr nawet dalej. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, jak funkcjonuje nasza broń, jak daleko leci pocisk. I oddawanie strzału w tamtym kierunku, nie mając kulochwytu, jest karygodne. Kulochwytem jest zawsze ziemia. I pamiętajmy o tym, aby wszystkie osoby, które znajdują się w lesie, czy też na polu, czy gdzieś w terenie, gdzie my wykonujemy polowanie, czuły się bezpieczne. Abyśmy dbali o bezpieczeństwo innych oraz swoje. Polowanie. Polowanie z przyjaciółmi to coś naprawdę fantastycznego. Przyjaciółmi myśliwego są psy, są ptaki łowcze, a polowanie właśnie będąc sokolnikiem jest to najwyższy stopień wtajemniczenia łowieckiego, jaki dzisiaj jest dostępny w Polsce. Polowanie z sokołami, z orłami, sokolnictwo jest wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. No a nasi
oponenci, pseudoekolodzy chcą zakazać nam trenowania naszych ptaków łowczych właśnie na żywych zwierzętach, a więc poniekąd chcą wykluczyć z tej listy dziedzictwa kulturowego, chcą zakazać dbania o to, chcą zakazać tego, abyśmy właśnie w ten sposób uczyli bezpiecznie polować i skutecznie naszych przyjaciół, a więc ptaki łowcze. Podobna sytuacja ma się z naszymi psami, ale o tym powiem Wam za chwilkę. Zacząłem Wam opowiadać o tym, że nasi oponenci walczą o to, abyśmy nie mogli trenować naszych psów w zagrodach, aby nie było możliwości trenowania, ćwiczenia, nauki i postępowania z dziką zwierzyną naszych psów na innych dzikich zwierzętach, które są trzymane w specjalnych zagrodach. A więc jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, to być może właśnie dlatego uważa, że te zwierzęta czy dziki, które znajdują się w tych zagrodach, są bardzo źle traktowane. Zobaczcie, taki pies, który przychodzi do zagrody, który uczy się postępowania z żywym dzikiem, jest później bardzo skutecznym pomocnikiem nam, myśliwym, w momencie, kiedy potrzebujemy odnaleźć postrzałka, w momencie, kiedy polujemy zbiorowo i w momencie, kiedy chcemy wypchnąć te zwierzęta na linię, aby dokonać ich skutecznego odstrzału. Jak to wygląda? Wygląda to właśnie tak, jak w tej chwili widzicie. To nie jest coś bardzo drastycznego. Te dziki nie są poddawane jakimś drastycznym zabiegom. Jak widzicie, pies nie wchodzi w bezpośrednie zwarcie, a często dzik nawet sobie nic z tego nie robi, że kolejny pies go oszczekuje. Po prostu jest czasami mało zainteresowany i ciężko jest psu zmusić dzika do jakiejkolwiek reakcji. Te dziki, które są w tych zagrodach, są wręcz przyzwyczajone do tego, że są tam psy, które je oszczekują. No i cóż, nic sobie z nich nie robią, bo dobrze wiedzą, że ten pies bardzo się ich obawia i ten dzik mógłby zrobić temu psu krzywdę. Więc i pies, i dzik, można powiedzieć, mają do siebie respekt i trzymają się na dystans. Jeśli okaże się, że nie będziemy mogli uczyć naszych psów w zagrodach postępowaniu z dziką zwierzyną, te nasze psy będą narażone na wielkie niebezpieczeństwo. Nie będą wiedziały, jak zachować się z takim dzikim zwierzęciem, które jest ranne, które trzeba szybko odnaleźć, i będą uczyły się w warunkach prawdziwego polowania. A więc będzie to bardzo niebezpieczne, dużo bardziej niebezpieczne dla tego psa i dla tego zwierzęcia, gdyż szkolenie w warunkach kontrolowanych jest na pewno potrzebne. Poza tym nasi oponenci mówią, że powinniśmy być bardzo skuteczni w tym polowaniu i starać się dochodzić za każdym razem każdego postrzałka, aby zwierzyna nie męczyła się gdzieś w lesie. Nakładają ten obowiązek na nas same przepisy i każdy myśliwy zawsze stara się w 100% potwierdzić trafienie bądź pudło. A w momencie, kiedy nie będziemy mogli korzystać z naszych psów, które nie będą dostatecznie wyszkolone, to dochodzenie postrzałków będzie znacząco utrudnione. A poza tym hodowla psów, które mają mieć rodowody łowieckie, także będzie stała pod znakiem zapytania. Czy o to nam wszystkim chodzi? Chyba nie. Koniec polowania, broń rozładowana. Za chwileczkę znajdzie się zapakowana w futerale, ale zanim wyszedłem na polowanie, tą broń
załadowałem specjalnymi pociskami. Pociski ołowiane mają w swoim składzie ołów. Jest to pocisk typu Speedy Pro. Natomiast jak pamiętacie, przez bardzo długi okres czasu polowałem także z pociskami bezołowiowymi. Używałem pocisków typu HIT firmy RWS. Jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie pocisków bezołowiowych, które są dzisiaj dostępne na rynku. Jeżeli weźmiemy do ręki dwa takie pociski i pokażę Wam je, wyglądają jakby kompletnie niczym się nie różniły, może kolorem czubka. Nawet kształt tego pocisku, samej kuli i nawet tego czubka jest bardzo zbliżony. Być może ten pocisk bezołowiowy, ten czubeczek ma troszeczkę większy, a ten ołowiany ma inny. Wygląda jakby te pancerze tych pocisków były również bardzo zbliżone, natomiast różnią się diametralnie. Jest to pocisk bezołowiowy, pocisk ołowiowy. Nasi oponenci chcą zakazu stosowania pocisków, które zawierają ołów. Uważają, że pociski bezołowiowe są dużo lepsze dla środowiska naturalnego, dla zwierzyny, dla ludzi, którzy później konsumują dziczyznę. Taka debata na temat użytkowania pocisków bezołowiowych czy też ołowiowych w Europie toczy się od bardzo wielu lat. Niektóre państwa, które zdecydowały się bardzo szybko wprowadzić zakaz użytkowania amunicji ołowianej, często teraz się z tego wycofują, jak na przykład Norwegia. Jeśli mówimy o tym, że pociski bezołowiowe są równie dobre jak ołowiane, no to niestety muszę wszystkich mocno rozczarować. Niemiecki Związek Łowiecki przeprowadził bardzo dokładne badania razem z firmą RWS i innymi firmami produkującymi pociski, aby sprawdzić, jak takie pociski zachowują się, w jaki sposób czy są równie skuteczne jak pociski ołowiane. No i jeżeli przyjrzymy się nawet wszystkim danym balistycznym, które są umieszczone na pociskach właśnie bezołowiowych typu HIT, czyli High Impact Technology, czyli pocisków, które teoretycznie niosą bardzo dużą energię i mają bardzo dużą siłę obalania zwierzyny, a także pocisku, który jest bardzo podobny, a więc Speedy Pro, pocisku, który jest ołowiany, który obecnie użytkuje. I tutaj też mamy podobne dane technologiczne, dane techniczne i wszystkie informacje dotyczące energii i innych rzeczy, no to muszę niestety powiedzieć, że pocisk ołowiany jest dużo bardziej skuteczny. Jeden i drugi ma podobną energię, podobną prędkość. Jeden i drugi teoretycznie ma podobną siłę obalania. Jeden i drugi podobnie zachowuje się na długich dystansach. Ale z doświadczenia polowania z pociskiem bezołowiowym ponad rok czasu i polowania obecnego, ostatniego sezonu z pociskiem ołowiowym typu Speedy Pro, mogę powiedzieć jedno. Speedy Pro, pocisk ołowiany, jest dużo bardziej skuteczny. Zwierzyna, która została trafiona tym pociskiem, w 90%, a nawet 95% przypadków zostawała na miejscu, nie odchodziła dalej od miejsca trafienia pociskiem niż 4, 5, 10 metrów. Po pocisku typu HIT często zdarzało mi się, że musiałem tą zwierzynę szukać dalej. Musiałem czasami iść nawet 100, 200 metrów, a farba, więc ślady krwi, inne rzeczy, które ułatwiały mi odnalezienie tej zwierzyny, pojawiały się również dalej. Polowałem z tym pociskiem typu HIT również w Afryce i tam również miałem taką sytuację, gdzie trafiłem jedną z antylop i również musieliśmy ją długo dochodzić. Natomiast kiedy polowałem na oryksa, zmieniłem pocisk na ołowiany i ten oryks tak naprawdę został na miejscu. Te moje odczucia potwierdzają również badania niemieckiego Związku Łowieckiego. Dzisiaj nie ma dobrej alternatywy dla pocisków ołowianych. Oczywiście pojawiają się coraz nowsze technologie, pojawiają się coraz nowsze stopy pierwiastków, które mogłyby zastąpić ołów. Natomiast dzisiaj nie ma jeszcze dobrej alternatywy.
W wielu przypadkach, w wielu miejscach jest zakaz stosowania śrutu ołowianego, zwłaszcza na terenach podmokłych, gdzie polujemy nad wodą. I wiele państw do tego przychyla się. Trzeba zdać sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy, że ołów, który trafia do ziemi, tak naprawdę otarbia się, a więc ma zamkniętą otoczkę wokół siebie i nie przenosi się dalej do profilu glebowego. A inne metale, które tworzą skład nowego pocisku czy też śrutu bezołowiowego, trafiając do gleby, no niestety łączą się i przenoszą się nawet do wód gruntowych. Nasi oponenci podnosili w Sejmie podczas pracy komisji, że zwierzyna, która jest trafiona pociskiem ołowianym, ma tego ołowiu bardzo dużo w sobie i tak naprawdę mięso jest skażone ołowiem. Nic bardziej mylnego. Ten ołów, odłamki ołowiu, które trafiają w tą zwierzynę, są w kanale, który drąży pocisk. Ten kanał jest wycinany, łącznie z tymi drobinami, z tym zniszczonymi tkankami i usuwany, nie nadaje się do spożycia. Jeżeli mielibyśmy odnieść się jeszcze do tego, jak wiele ołowiu przedostaje się do organizmu właśnie przez to, że spożywamy na przykład mięso trafione pociskiem ołowiowym, to trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że dużo więcej ołowiu dostaje się na przykład spożywając chociażby produkty związane z uprawą na roli, a więc ziemniakami, a więc ze zbożem, a nawet z wodą, która gdzieś jest pobierana z jakichś ujęć z głębokich warstw ziemi. Stamtąd przenosi się dużo więcej ołowiu, niż jesteśmy w stanie przyswoić go, niż jesteśmy w stanie dostarczyć go do organizmu z mięsa dzikich zwierząt. Te wszystkie moje obserwacje potwierdziły badania właśnie niemieckiego Związku Łowieckiego, do których zaproszono naukowców z różnych uczelni i przeprowadzono wiele badań. Niemiecki Związek pokusił się także o to, aby opinie na temat pocisków bezołowiowych, kulowych, wypowiedzieli profesjonalni myśliwi, którzy strzelają bardzo dużo zwierzyny i zajmują się tym profesjonalnie. Nie są pasjonatami, hobbystami. Są osobami, które zajmują się łowiectwem na co dzień i muszą dokonywać odstrzału wielu dziesiątek, a być może i setek zwierząt. I ich opinie były zbieżne z moimi. A więc pociski ołowiowe są dzisiaj dużo bardziej skuteczne. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nasi oponenci często zapominają chyba o jednej rzeczy, a może o tym po prostu nie wiedzą. Pociski bezołowiowe mają dużo większą tendencję do rykoszetowania, a więc odbicia na przykład od zmarzniętej ziemi drzewa, niż pociski ołowiane, które defragmentują się, które rozrywają się na części i w większości przypadków zostają w tuszy zwierzęcia, które jest trafione. Pocisk bezołowiowy bardzo często jest pociskiem pełnopłaszczowym albo półpłaszczowym, który tylko odrobinę zmienia kształt, grzybkuje w czasie lotu i w czasie zderzenia z przeszkodą. Jest to o tyle ważne, że jeśli zabroni nam się trenowania naszych psów myśliwskich, szkolenia ich w odpowiedni sposób, to poszukiwanie postrzałków trafionych amunicją bezołowiową, a więc które idą bardzo daleko, będzie znacznie utrudnione. I czas, kiedy myśliwy będzie mógł skrócić cierpienie takiego zwierzęcia, będzie bardzo długi, a więc nie będziemy mogli skutecznie tego wszystkiego dochodzić. Podsumowując. Pocisk bezołowiowy jest dzisiaj dużo mniej skuteczny w polowaniu. Nie ma dobrej alternatywy. Efekt letalny, a więc uśmiercania pociskiem bezołowiowym dla dzikiej zwierzyny jest dużo gorszy, a więc dużo częściej zwierzyna odchodzi nam na duże dystanse. Pociski ołowiane są dzisiaj bardzo doskonałe. I o to wszystkim nam chodzi, aby zwierzę trafione pociskiem maksymalnie szybko zostało uśmiercone. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, który powoli dobiega końca, uświadomił wielu osobom, które być może nie są myśliwymi, a interesują się tylko łowiectwem albo chciałyby więcej dowiedzieć się na temat łowiectwa, że zmiany proponowane w nowej ustawie Prawo łowieckie nie zawsze są dobre.
nie tylko dla myśliwych, ale także dla rolników czy właścicieli nieruchomości, bo wyłączanie terenów w bardzo prosty sposób powoduje, że nie będzie można uzyskać odszkodowania za szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę. My, jeśli będziemy musieli polować dalej od stref zamieszkania, nie będziemy mogli chronić pól uprawnych rolników znajdujących się blisko tych zabudowań. Amunicja bezołowiowa, która będzie znajdowała się w naszej broni, będzie być może trochę bardziej niebezpieczna. Będzie trudniej nam odszukać postrzałki, dlatego że nie będziemy mogli korzystać z pomocy naszych dobrze wyszkolonych psów i wiele, wiele innych aspektów, o których dzisiaj mówiłem. Zmiany, owszem, potrzebne są w prawie łowieckim, ale mądre zmiany. Potrzebujemy zmian, ale także współpracy z innymi osobami, które również funkcjonują w przestrzeni naszej przyrody, a więc rolnikami, a więc leśnikami, a więc innymi użytkownikami, którzy często przyjeżdżają do lasu, na łąkę, na pole, aby odpocząć, aby realizować swoje inne pasje. Dialog jest potrzebny, niepotrzebne nam są kłótnie, wewnętrzne spory, ani tworzenie jakichś odrębnych struktur, które być może będą chciały przejąć część kolegów i stworzyć alternatywne związki łowieckie. Nie tędy droga. I to na tyle. I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard.